Cześć kochani, dawno mnie nie było na moim kanale. Czasami występowałam, jak wiecie, albo i nie wiecie, u Emila i z Emilem. Nawet live'a mieliśmy, także z donation również, gdzie się pojawił hejt spory, bo zbieraliśmy na Borysa nowy rower. Ale to już mniejsze z tym, bo niektórzy są naprawdę... Nie wiem, zawistnie, nie, no nie wiem, dobra, nie będę na ten temat mówić. Wybieramy się do sklepu. Dzisiaj byłam, tutaj jest u nas w pobliżu taka stokrotka, taki sklep. Podjechałam szybko po jakąś wędlinę i po parę rzeczy tam, paprykę kupiłam świeżą też, już nie będę kupować teraz. Jakieś winogrona kupiłam, chlebek. To były moje dzisiejsze takie szybkie. Aha, i jedno mleko potrzebowałam, bo już się skończyło. Wczoraj goście byli, także do kawy akurat zużyłam mleczko. Także szybciutko podrzuciłam Borysa do szkoły i zaraz pojechałam kupić. No i teraz jedziemy też po takie tam drobne, bo nie potrzebuję nie wiadomo ilu rzeczy, ale pokażę Wam, co kupuję, ile to kosztuje. Znowu, nie? Czy ceny... takie same, czy do góry poszły, to zobaczycie sobie. No i to na tyle. Czekam na Boryska, bo jest w szkole. Emil właśnie też jest ze mną, także jedziemy w trójeczkę. Do Biedronki podjedziemy. No, do takiego sklepiku, tak sobie dzisiaj mówię, dobra, to podjedziemy do Biedrony, do Lidla. Nie jadę teraz. Do Carrefoura też nie. No i w sumie za chwileczkę się widzimy. A u mnie, jak tutaj u mnie? Słuchajcie, no jeszcze chciałam Wam powiedzieć, no jest ok. Bywają dni, ale to już większość moich widzów, kochani moi, wiecie, że bywają dni lepsze i gorsze. Teraz jest na razie w porządku. Żadnych nerwobuli już nie mam. Ale miałam i to dosyć poważne, ale wszystko przeszło, oby tak dalej. No i się widzimy za chwileczkę, nie będę przedłużać, już zobaczymy się w sklepie. To pa, pa. Siemano, jestem trochę na Magdy kanale. Właśnie, słuchajcie, akurat biorę sobie mandarynki, ale byłam przy truskawkach. No i truskawki 13,99. Takie opakowanie, bo to 500 gram, ale kurczę, kochani, nie mogę ich wziąć, ponieważ są z pleśnią. Wszystkie. Wszystkie są z pleśnią. No, każde jedno opakowanie, no. Patrz, jaki znalazłem, mi nie da. No, Borysek, chyba za dużo słodkiego. No. Tu gdzieś na pewno to by też przebierałam. Tutaj. Tu jest pleśń, zobacz. Tam w środku, no jest. Jaka jest. Duża. No, także no nie mogę ich wziąć. Dobra. No i mówię, takie pieniądze, nie? Kosztuje. No to jest sporo. Już to zgłaszam. Proszę pana, tutaj wszystko to jest z pleśnią w środku. Już nie ma problemu, będzie usunięte z tego sklepu ten towar, także nie do patrzenia. A my weźmiemy w tym czasie mandarynki. No niestety, a tak chcieliśmy, no ale dobrze. Mandarynki wzięliśmy. Idziemy dalej. Tak, bo to trzeba zgłosić, bo rzeczywiście, no może być przeoczenie, bo to jest rzecz, która się psuje. No szkoda, że nie mogliśmy jej wziąć. Tata? Dobra, idziemy dalej. Bo ja musiałam się oświetlić, bo ja miałem dodawane lekcje. Dodane lekcje miałeś, no wiem. No. Taki pan zapytał mnie, ty wyglądasz jak od takiego youtubera, co buduje budowę. Tak? Ja mówiłem, tak to ja, Borys. Emil koszty budowy, ta nazwa. A potem uśmiechał się, a potem powiedział to do jakiejś innej pani. Dobrze, mały youtuber jesteś, Borys. No ja
jeszcze... Weź sobie coś do jedzenia, no, synku. On wziął słodkości, Borysek. Ja mówiłam ci, żebyś Borys, słodkości słodkie? Tak nie brał. Okej, teraz idę po bułki, papa. No, leć po te bułeczki, no co ty? A mogę, mogę mikrofon i kamerynkę, jaki bułkę mogę? Będziesz vlogować? No pokaż, co potrafisz. I tak. Poczekaj. Okay. Tak sobie trzymaj. Okej, okay. Nie patrz. I patrz, co nagrywasz. No to wszyscy. Będziemy iść po bułki. To moje ulubione bułkę. No wiesz, to moje ulubione bułkę. No to idziemy do bułki. O! O, zaraz. Tata! Patrz, co jest nowego! Tutaj Orero! No jest. Musimy kupić jeden. Okej. Okay. Idziemy po bułki. Kasa numer 4 jest otwarta. What? Okej. Okay. Idziemy po bułki. Jakie bułki tutaj są? A przepraszam. Okej, okay, już ja wiem, jakie bułkę zrobimy. No to tutaj. Pani dumni. Okej, okay, zaraz. Okej. Okay. Tutaj te bułki tutaj. To na serio duże. Okej. Okay. Idziemy tutaj. Tutaj położę. Przepraszam, że widzisz ciemno, ale tutaj muszę obierać. Zaraz, tutaj, okej. Okay. Jesteśmy wszyscy. Tylko zaraz, musimy tutaj postawić. Teraz widzieć mnie. Cześć wszyscy, okej. Okay. Musimy tutaj. Gdzie to otworzyć? Nie, tutaj, okej, okay, tutaj. Okej, okay. Mamy? Mamy, okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy. Ten bułkę. Zaraz przyjdziemy. Ja tylko tutaj postawię. Zaraz przyjdę. Przepraszam wszyscy, ale mamy bułki. Musimy jeszcze więcej, no to chodźmy do jeszcze więcej. Okej. Okay. To jest jak ja robię. Odwracam. I tutaj tak. My tu mamy bułki. O, przepraszam, mikrofon. Okej, okay, zaraz. Okej, okay. Idziemy. A, i tutaj są. Cześć. Cześć. No to mamy dwa bułki. Dwie bułki. Dwie bułeczki tylko sobie wziąłeś? No ale to by na serio trudno. Zaraz. Tata, chodź ze mną po bułki. Ja z tobą, a piwa kto weźmie? Piwa? No, ty. A patrz, co nakręcasz. Piwa kto weźmie, fany? Jak przyjdą do nas z domu? Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Ale od fanów? Nie, znajomych. A wiem, także znajomych? Nie, ten. Trzeba wyłączyć ten kolejny, tak? Jest zakaz podgrywania, jest na wejściu. Trzeba takie plakietkę to sobie każdy może nalepić. Wie pan o tym? Nadry pan, bez zgody kierowniczki na terenie sklepu nie ma pan prawa kamerować. Ja nagrywam siebie i swojego syna. Okej. Okay. No to. Borysek, nakręcaj tutaj ładnie cenę dla naszych widzów i konsumentów, żeby wiedzieli, co ile kosztuje. Dobrze. O, tutaj trzymaj tu drzwi. Trzymaj drzwi. Frotka spadła, Borysek. Nie zgubi, podnieś ją. Wow.
Frotka, 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 spadła frotka. Trzymaj frotkę. O, okej. Okay. No to... Idziemy. Mama, frutkę. Kto trzyma frutkę? Okej. Okay. No to, tata, już idziemy po bułki? Tak, idziemy po bułki. Chodź. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be a great outdoor, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. Co, już zgłodniałeś? Tak od razu w sklepie? 78, 89, tak? No pewnie, że możesz, a czemu nie? 7. Bo ja mówię 7 do 10. To jest 8, tak? 8? Dlaczego? Bo szurokę muszę jeszcze więcej podsmakować. Jak dużo musisz jeść. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mały koszyk, 300. Tak jak widzieliście. Magda jeszcze zjeżdża na boki. Daj ci pomogę. No, masz kamerę. No nie. Jak nie przejęłaś inicjatywy, to co? Dobrze, także Borys tutaj, 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 bo trzeba uważać. No i się przewrócisz i jeszcze sobie coś zrobisz. No, także zakupy są zrobione. Paragon tutaj mam w ręce, Emil już wam pokazał. I najwyżej, bo teraz rzeczywiście coś mi tutaj przeszkadza. O, źle zaparkowałeś. Kamerujesz mnie czy nie? Się mota. Bo zamiast sobie postawić... Za 300, zobaczcie, jak muszę mocno ciągnąć. Odwrotnie, zamiast sobie postawić, to sobie postawił... Normalnie postawiłem, tak jak jest parking, tego wymaga. Tylko zobaczcie, co mamy. Dobrze, to ja kończę wtedy. Może pokażę już wtedy, jak już będę miała rozłożone w domu, tak jak ostatnim razem. To kupiłam. Parę rzeczy takich drobnych, resztę mam, mięso mam, wędliny mam, ser mam. Ale powiedz parę słów o obsłudze.
No z powołania w tej Biedronce na moje to oni na pewno tutaj nie są. No tak, no wiesz, to mają dużo też roboty, nie? To nie jest tak, Borysek, to nie jest tak, że o... Siedzą sobie właśnie, mówię, na kasie i to wszystko. Nie, muszą wszystko jeszcze, towar, wszystko. Także no każdy wie, jak jest, nie? Polityka firma w Biedronce. My tego nigdy nie zmienimy tutaj w tej Polsce, nie ma takiej opcji. Ale w Anglii też, Emil, są, tak jak właśnie mówiliśmy, Lidl czy tam Aldi, nie? No to też wiadomo, to dziewczyny robią, czy tam chłopacy wszędzie, nie? Dobra, nie ale będziemy... Ale chyba troszeczkę inaczej. Nie będziemy się roszczyć. Ja widzę różnicę. Mi nie musisz, możesz się przekonywać, Magda. Dobrze, nie będziemy się tutaj rozczulać i lecimy do domku. No ja chciałem dopowiedzieć, że ja się nie rozczulam, ja tylko mówię to, co widzę, ale przecież wszyscy to widzą, także... Ale po co ci taki barcode, Borys? Dobrze, no to do usłyszenia już w domku. Ja już jestem tutaj w domku, rozpakowałam zakupy. Słuchajcie, znowu mówię, wędlinę mam świeżutką, bo dzisiaj rano byłam w sklepie, papryka jest, warzywa mam, brokuł też nie kupowałam, bo mam, właśnie dzisiaj będzie na obiadek kotlet schabowy, ziemniaczki, suróweczka, ogóreczki własnej roboty, które dostałam od koleżanki, bo zrobiła. Także, i mięso też mam zamrożone, bo kupiłam je sobie w piątek. Także takich rzeczy nie musiałam kupować. Potrzebne rzeczy były mi tutaj, jak woreczki na śniadaniowe, czy tam na śmieci. Dobra, słuchajcie, tak tylko Wam pokażę, co mam. Oczywiście Borysek sobie też tutaj wziął co nieco. Mleko, troszeczkę chemii. Tutaj wzięliśmy, Emil wziął te zerówki, bo właśnie mówił, że znajomi przyjdą sobie posiedzieć. Znajdziecie sobie, wypiję kawkę lub herbatę. Trochę ogórków, trochę owoców. Chlebek też kupiłam. Ten testowy, po prostu jak Borys będzie chciał, czy ja na przykład będę miała ochotę. Jeszcze są dwie zgrzewki wody zwykłej, niegazowanej, też w tym w samochodzie. Również mam Britę, gdzie przez filterek przeleci nam woda też, tylko że jest w lodówce, bo ja mam taką z lodówki piję. Jeszcze pieczarki dokupiłam, no także chyba to widzieliście wszystko. Takie o drobne zakupy, a praktycznie, jak mówiłam, wydaliśmy. Tutaj Wam pokażę szybciutko jeszcze. O. Gdzie tu jest? Już sekundkę. 300 zł, 89 groszy. Nie wiem, nie będę chyba już robiła zdjęcia, tylko tak może Wam przyjadę po maluśku. Nie wiem, czy to wszystko widać, czy nie. O. I takie zakupy. Także zaraz właśnie mówię, robię obiadek. Więcej nic innego mi nie było potrzeba, bo resztę produktów do obiadu i tak jak właśnie mówię, jak mąki, bułka, tarta, bo robię tylko bułkę, używam do schabowych, czy tam do piersi z kurczaka, tak to do niczego więcej. No i chyba to wszystko. Także no zaraz się zabieram za obiadek, bo wszyscy głodni, także... Pozdrawiam i mam nadzieję, że takie szybkie zakupy Wam się podobały. Jeśli tak, to łapka w górę, komentarz i trzymajcie się. Pozdrawiam, buziaczki, pa, pa.